Cześć, tu Ernest. W tym filmiku poruszymy temat tajemniczych misiów Fortnite. Kiedy cały świat skupia się na tajemniczej postaci krytej pod nazwą Zawieja, naszej uwadze w świecie Fortnite umyka inna grasująca zagadka. Mimo, że już nieraz o niej mówiono, to i tak nikt nie zaszedł na tyle daleko, aby rozwiać wszystkie wątpliwości. Już od ponad roku mieszkańców wyspy gnębi grupa pozornie niewinnych, pluszowych misiów. Nie wszyscy wiedzą, że te puszyste stworzonka kryją za sobą coś wielkiego i nierozwikłanego. Historia tej legendy jest pełna podejść zwykłych ludzi, jak i wybitnych detektywów, do próby zakończenia tego tematu raz na zawsze. Jednak ta legenda, która ma w sobie więcej niż tylko ziarnko prawdy, do dziś stoi pod jednym wielkim znakiem zapytania. Początek tej zagadki sięga jeszcze poprzedniego wieku, gdy lokalna gazeta poruszyła temat zaginięcia mieszkańca płaczącej puszczy. Nie było żadnego śladu po nim, ani po potencjalnym sprawcy. Gdy tylko pierwsze egzemplarze gazety trafiły na półki sklepowe, anonimowa organizacja wykupiła każdą sztukę na wyspie. Nigdy już nie usłyszano słowa od twórcy tego artykułu, ani nikt inny już nie napisał o tym ani słowa. A to był dopiero początek. W piwnicy wcześniej wspomnianej zaginionej osoby odkryto, że raz na jakiś czas było słychać szepty, ale tylko po rejestracji kamerą. Co jednak było jeszcze bardziej przerażające, w piwnicy za ścianą jest miś z przerażającym wzrokiem. Dno tej zagadki stało się jeszcze głębsze, gdy poznikali kolejni mieszkańcy lasu, a w piwnicach ich domów pojawiały się kolejne misie. Po tym odkryciu narodziło się wiele teorii mówiących o tym, że pluszowe misie zamykają w sobie dusze swoich ofiar, aby wykorzystać je do złowieszczych zamiarów. Ktokolwiek chociaż raz pomyślał o ujawnieniu tej sprawy, spotykał się z jeszcze gorszym losem. Jedną z takich osób był znany polski twórca materiałów na temat świata Fortnite, Kucykacy. Niestety, zabrał się za temat, którego nigdy nie powinien poruszać. Co dla niego było kolejnym ciekawym pomysłem na filmik, to tak naprawdę było wielką pułapką. Gdy już przygotował scenariusz do swojego filmiku, zabrał się za pierwsze nagrywki materiałów. Na pustym serwerze udał się sam w ładne miejsce, aby nagrać wstęp. Nie wiedział jeszcze, co go czeka. Cześć, jestem Kucy, a w tym filmiku poruszymy temat tajemniczych misji. Zostawcie mnie! Nie! Zostawcie mnie! Od razu po tym zaginięciu Kucego zostało wszczęte dochodzenie co do tej sprawy. Po setkach godzin nad wszystkimi plikami dowodów połączono organizację misiów z armią bałwanów. Jeden z agentów służb specjalnych, którego tożsamość musi zostać anonimowa, wyruszył w przebraniu na jedno z ich spotkań. Niestety, i to zakończyło się tragedią. Uwaga, meldujesz się na spotkaniu grupy bałwanów przesuwających nasz cel. Szeroko kąta kamera ukryta w moim kamyku przechwytuje całe spotkanie. Udało mi się wtopić w ich grono. Mija już piąta godzina, od kiedy zaczęliśmy tu stać. Brak jakichkolwiek oznak życia. Poza martwym wzrokiem. Mózg tej operacji jeszcze nie ujawnił żadnych planów co do misia. Nie wiem, jeśli go operują. Z niewiadomych przyczyn mają miejsce zakłócenia w transmisji wideo oraz dźwięku. Proszę wiadomość. Proszę potwierdzić, że odebrano moją wiadomość. Misie nadal przysiadują w przeróżnych miejscach wyspy, trzymając wszystkich w napięciu. I wygląda na to, że prędko nie doczekamy się rozwiązania tej sprawy. Halo, dzień dobry!